Cześć! Dziś po bardzo długiej przerwie chciałbym Wam przedstawić gitarę, która do mnie trafiła na reanimację. Zanim do tego przejdziemy, oczywiście klasycznie tam zamieszczam linki do miejsc, gdzie możecie troszeczkę szerzej spojrzeć na tą działalność tego kanału, który tutaj prowadzę. Natomiast nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić, czasu za wiele nie ma. Więc przystępujemy od razu do opisu instrumentu, który spoczywał mnie na kolanie. A mianowicie jest to gitara z lat 90. Presto Lang. Gitara produkcji polskiej, jak i lata 90. w Polsce były dosyć ciekawym okresem, tak i ta gitara jest dosyć ciekawym instrumentem, pełnym sprzeczności. Ale do tego wszystkiego sobie dojdziemy. Na początek troszeczkę technikaliów. Gitara najprawdopodobniej ma korpus klonowy, z tego co tam ją oglądałem od środka, na to właśnie wygląda, do którego jest przykręcony gryf również klonowy, z podstrunicą doklejaną też klonową, czyli mamy klon, 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 sugeruje nam to dosyć jasny i twardo brzmiący instrument. Na główce troszeczkę przypominającej zresztą Ibaneza kształtem. Mamy 6 kluczy. Kluczy dosyć tandetnych, plastikowych, żeby było ciekawiej. Przynajmniej obudowa z zewnątrz jest plastikowa. Chodzących, no, bardzo, bardzo średnio. Nie powiedziałbym, że są one dobre. Nie powiedziałbym, że spełniają swoją funkcję. Oczywiście można się uprzeć, nastroić gitarę, natomiast co chwilę trzeba tak naprawdę ją dostrajać. Mamy siodełko, za którym znajduje się próg zerowy, dosyć rzadko stosowane rozwiązanie. Ma ono swoich zwolenników, jak i przeciwników. No ja raczej zaliczam się chyba jednak do tych drugich, szczególnie po przygodach z tą gitarą. Nabite mamy 24 progi. Progi prawdopodobnie były wymieniane w tej gitarze, ponieważ jak ona do mnie przyszła, no była część z tych progów już poza swoim miejscem, o tak to ładnie nazwijmy, trzeba było je wyrównać, przeszlifować, wypolerować, no trochę roboty z tym było, natomiast najważniejsze, że udało się osiągnąć cel, czyli gitara stała się z powrotem grywalna. Jeżeli chodzi o elektronikę, mamy 3 przetworniki humbuckera, 2 single, przetworniki własnej produkcji Presto. O nich sobie jeszcze troszeczkę opowiemy. Za ich obsługę odpowiedzialne są 2 potencjometry, 1 tone, 1 volume oraz 3 przełączniki. Każdy z tych przełączników umożliwia podłączenie innego przetwornika. I z jednej strony możemy pomyśleć sobie, że jest to całkiem fajne rozwiązanie, ponieważ możemy dowolnie kombinować, jeżeli chodzi o to, który przetwornik, z którym ma być w danym momencie włączony, czyli możemy sobie pokombinować na przykład, żeby był mostkowy razem z gryfowym. Natomiast problem jest taki, że wyobraźcie sobie, że siedzicie na scenie, stoicie na scenie, próbujecie grać, przełączyć się z jednego przetwornika na drugi i najpierw musicie jeden wyłączyć, a potem drugi włączyć. Myślę, że na pewno osoby grające w ten sposób miały jakieś patenty w tamtych czasach, jak to szybko i w miarę płynnie wykonać, natomiast no jest to bardzo upierdliwe i tak naprawdę niewygodne rozwiązanie. Gitara ma z menzurę 25,5 cala, czyli bardzo klasycznie, no i generalnie wygląda jak taki Superstrat. Nie wiem, czy Presto Lang konkretnie dzielił te gitary na jakieś modele. Wpisując informacje w internecie, głównie wyskakuje mi właśnie taki instrument albo bardzo do niego zbliżony, więc no, traktuję tę gitarę po prostu jako gitarę Presto Lang. Nie wspomniałem o mostku. Mostek akurat jest całkiem fajny, przynajmniej mi się bardzo spodobał. Jest to jednostronne tremolo, nieblokowane. Plus na pewno tego mostka jest taki, że posiada w siodełkach łożyska rolkowe i to bardzo, bardzo ułatwia nastrojenie. Przy tych kluczach jest to istotne, a przede wszystkim przedłuża też żywotność tych strun, ponieważ struny nie spoczywają na ostrych nożach, nie ma tutaj takiego ryzyka ich zerwania się, jak w mostkach podobnych innego producenta.
Chociaż no, te kuleczki, te łożyska mają, są wykonane z mosiądzu, co może wpływać na brzmienie. Znaczy, co na pewno wpływa na brzmienie? Zwykle mosiądz rozjaśnia, daje klangu. No a tutaj mamy już gitarę już z samego drewna, dosyć jasną, więc no, otrzymujemy taki laserowy miecz. Okej, gitara nie grzeszy wagą. Nie bym powiedział, że jest umiarkowanie ciężka, ani lekka. Manualnie naprawdę ciężko się tutaj coś więcej wypowiedzieć, ponieważ jest pod tym kątem maksymalnie przeciętna. To znaczy, nie można się przyczepić do braku wygody, natomiast no, nie jest to jakiś potwór ergonomii. Mówiłem coś o przetwornikach. Produkcja własna zawsze w latach 90. i 80. przetworników polskich zawsze była obarczona takim wspólnym mianownikiem. Wszystkie te przetworniki, niezależnie od producenta, brzmiały dosyć specyficznie, miały bardzo charakterystyczny środek. Znaczy najpierw w dole tego środka w zasadzie go nie było, a potem w górze pojawiało się go bardzo, bardzo dużo. I tutaj nie jest inaczej. Choć szczerze powiem, z gitar z tamtego okresu, które ogrywałem, ta brzmi względnie najlepiej. Przetwornik pod mostem ma rezystancję około 15,5 kOhma, co by mogło sugerować dosyć duży sygnał wyjściowy, natomiast ten sygnał jest bardzo umiarkowany. Jeżeli chodzi o single, bym powiedział, że raczej niski poziom sygnału przy rezystancji około 5,5 kOhma każdy. Nie sądzę, żeby one były dzielone na neck i środkowy. Myślę, że jakby je zamienić miejscami, to prawdopodobnie nic by się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o samą gitarę, no cóż, ma ona swoje lata, trochę już w życiu swoim przeszła. Trzeba było tutaj praktycznie od zera zrobić elektronikę. Gryf był totalny banan ze strunami dosłownie centymetr albo i więcej nad nim. O progach już wspominałem, no naprawdę troszeczkę roboty przy tej gitarze miałem. No dobra, troszeczkę sobie o niej powiedzieliśmy, może chwilkę będę grał, ale najpierw muszę przygotować stanowisko do nagrywania, więc dajcie mi sekundę, bo tego nie zrobiłem jeszcze. Myk i przełączamy się na coś bardziej klasycznego. Myk. OK. I jeszcze nagrywanie. Myk. OK. No to sprawdźmy, jak to mniej więcej działa. Na początek włączam przetwornik pod gryfem. Moim zdaniem wypada to bardzo poprawnie, nie dobrze, poprawnie. To znaczy, nie spodziewałbym się niczego więcej po takim instrumencie. No to lećmy za ciosem, to samo ustawienie, to samo brzmienie, tym razem przetwornik pod. Przetwornik centralny. Zauważyliście, że różnica w brzmieniu w sumie nie jest aż tak duża. Znaczy w stratach, zwykle kiedy gram na nich, no to różnica między tymi przetwornikami jest zdecydowanie większa. Tutaj nie, tutaj bym powiedział, że jest raczej taka marginalna. No ale zobaczmy, jak zabrzmi w tym momencie przetwornik pod mostem. Troszeczkę zmniejszymy sobie poziom sygnału wyjściowego, no i zobaczmy volume'a, czyli skręcimy i zobaczmy, jak to teraz zagada.
No niestety słychać, że praktycznie od roku nie grałem, bo dla tych z Was, którzy śledzą ten kanał, no słyszeć, widzieliście, że praktycznie przez rok nie wrzuciłem żadnego filmu. Wiele czynników się na to złożyło, po prostu czasem najzwyczajniej w świecie brakuje czasu. No dobra, ale jak to brzmi? No brzmi to płasko, brzmi to trochę bez życia, natomiast brzmi to też poprawnie i nie ma tutaj jakiegoś takiego strasznego odstępstwa od tego, co możemy spotkać w innych gitarach w takim budżecie. A jaki budżet, sobie powiemy na sam koniec. No dobra, a zobaczmy, jak to będzie tak gadać na pełnym gainie, w momencie, kiedy troszeczkę rozkręcimy tę gitarę. Znowu przetwornik pod mostem i już chyba przy nim zostaniemy. Moim zdaniem jest ok. Tak jak mówię, nie jest dobrze, jest poprawnie, można to przeżyć i się na tą gitarę za bardzo nie wkurzać. No dobra, zwykle gramy tutaj raczej cięższe klimaty, więc zobaczmy, jak ta gitara poradzi sobie w cięższym brzmieniu. Gdyby nie to, że są moje fuck-upy, to myślę, że to brzmi nawet znośniej. Wydaje mi się, że właśnie do takiego cięższego troszeczkę grania ta gitara sprawdza się najlepiej. Jeszcze może spróbujmy zagrać coś takiego bardziej solowego. Zobaczymy, jak po tak długiej przerwie mi to wyjdzie. No cóż, za wiele wymagać ode mnie dzisiaj nie można. Co do samego instrumentu, co do jego oceny. Gitara w tym momencie na OLX-ie chodzi po mniej więcej 300 zł w górę. Czyli mamy tutaj bardzo, bardzo szeroki przedział cenowy, przy czym 1000 zł raczej ta gitara nie przekracza. Czy opłaca się w takim razie tę gitarę w tych pieniążkach kupić? Ciężko powiedzieć. Zależy to od stanu, zależy to od tego, jak ktoś o nią dbał. Te gitary mają już swoje lata. Do tej trzeba było naprawdę dużo pracy, aby była w tym momencie instrumentem grywalnym. Myślę, że każdy normalny człowiek puknąłby się w głowę, jeżeli by wiedział, jak dużo pracy trzeba w nią włożyć i gdyby miał zanieść ją do lutnika, no to wycena byłaby zdecydowanie wyższa niż wartość instrumentu. W tym przypadku ten instrument jest obdarzony dużym sentymentem przez jego właściciela. Zgodziłem się to zrobić bardzo, bardzo po kosztach. No i myślę, że było warto, bo wiadomo, no jeżeli jakiś instrument ma wartość emocjonalną, sentymentalną, no to pieniądze wtedy już schodzą na drugi plan. Natomiast no, na pewno nie jest to instrument, który bym sobie kupił, gdybym chciał zacząć grę na gitarze elektrycznej. Z racji tego, że po prostu mamy bardzo dużo tanich alternatyw, które będą zdecydowanie lepiej się w tym temacie sprawdzać. Gitara ma dosyć dużo wad. I najważniejszą z tych wad jest to, że po prostu przetworniki bardzo mocno też zbierają to, co się dzieje dookoła, z otoczenia. Mamy dosyć duży hum własny. To, co już wcześniej powiedziałem, czyli plastikowe klucze.
próg zerowy, który no niekoniecznie musi tutaj ułatwiać nam kwestie regulacji, czy już kompletnie szlifu progów. No i tak naprawdę ta gitara nie jest instrumentem, który można idealnie ustawić. Owszem, jeżeli chodzi o menzurę, nie było większego problemu, natomiast jeżeli już chodzi o wysokość strun nad gryfem, no jest ona niska, gra się wygodnie, ale nie jest to ten poziom, który możemy osiągnąć w niektórych, w podobnej cenie, instrumentach nowych. No i dodatkowo brzmienie tego instrumentu, tak jak powiedziałem, te przetworniki mają bardzo charakterystyczny vibe. W porównaniu do innych instrumentów w tej cenie, zachodnich czy dalekowschodnich, po prostu to jest coś innego, to jest coś bardzo oryginalnego, nie mówię, że złego, bardzo oryginalnego, ale na pewno odstaje od większości brzmień, które mamy obecnie na rynku w gitarach budżetowych. No i to w zasadzie tyle. Instrument ciekawy, bardzo chciałem go sprawdzić. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Tym, którzy wytrzymali do tego momentu, gratuluję. A widzimy się już, myślę, bardzo, bardzo niedługo. Na razie. Cześć.